Zapraszam na dzisiejsze malowanie akwarelami zdjęcia z Sandomierza. Przygotujcie akwarele, wodę, pędzelki i za chwileczkę zaczynamy. Witam serdecznie wszystkich i zapraszam na wspólne malowanie farbami akwarelowymi. Dzisiejsze zdjęcie nadesłała pani Ania Strzelczyk. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Anię i dziękuję za tak piękną fotografię, z której możemy dzisiaj malować. Mamy tydzień jesieni i tydzień jesieni przede wszystkim widzianej przez was i fotografowanej przez was. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie. Dzisiaj przydadzą się przede wszystkim brązy, siena palona, ugry oraz błękit pruski, ultramaryna do nieba. Typowo jesienna tonacja, niemalże złożona z dwóch kolorów. Muszę się przyznać, że przygotowałem do dzisiejszych zajęć własne farby akwarelowe i to bardzo specjalne farby akwarelowe, ponieważ to jest farba akwarelowa zrobiona z czerwonego jaspisu zmielonego przeze mnie i sprowadzonego do postaci akwareli. Jako ciekawostka chciałem opowiedzieć wam króciutko na wstępie i pokazać farby akwarelowe właśnie takie przygotowane z myślą o tych i nie tylko o tych zajęciach. Farby akwarelowe dające podwójny kolor. Farby akwarelowe rozwarstwiające się. To są farby zrobione przeze mnie właśnie na bazie jaspisu czerwonego, który wam przed chwileczką pokazywałem, oraz ceruleum bardzo wysokiej jakości. Te farby dają taki właśnie efekt. Można nimi uzyskiwać efekty fakturalne. I właśnie z myślą o dzisiejszych zajęciach przygotowałem jeszcze jeden kolor bardzo ciekawy i specjalny, również na bazie czerwonego jaspisu i żółcieni kadmowej. Jak widzicie, ta farba rozwarstwia się, kiedy wysycha. Taki właśnie efekt można osiągnąć, stosując odpowiednio zestawione pigmenty. Zachęcam was do eksperymentowania z własnymi farbami akwarelowymi. Możecie naprawdę zrobić farby dla siebie, farby, którymi przede wszystkim maluje się wyjątkowo, bo są to wasze farby. Jako ciekawostka pokażę jeszcze, jak działa właśnie taka farba rozwarstwiająca się. To ona. Akwarela mojej produkcji. Eksperymentuję tutaj intensywnie dniami i nocami, aby odkrywać różne ciekawostki. To jedna z nich, druga nieco bardziej brązowa. Jak ona wyschnie, zaraz się zacznie rozdzielać na takie właśnie ceruleum oraz błękit. Tutaj jeszcze jedna wersja.
z przewagą. Brązu i jaspisu właśnie. Tutaj już pojawiają się powoli brązy. Myślę, że takie farby idealnie sprawdzą się przy dzisiejszym temacie. Oczywiście nie są niezbędne, pokazuję Wam je jako ciekawostkę. I będę używał oprócz tego normalnych, tradycyjnych farb, czyli sieny palonej, ultramaryny i kobaltu. A to ciekawostka, farby akwarelowe zrobione przeze mnie, które rozdzielają się podczas schnięcia na dwa kolory. Zaczynajmy w takim razie od szkicu. Ja zachęcam Was do zadawania wszelkich pytań. Aha, będę dzisiaj używał jeszcze właśnie żółcieni kadmowej rozwarstwiającej się na jaspis, czyli na odpowiednik mniej więcej sieny palonej. To właśnie płytka, na której przed chwileczką ucierałem farbę. Widzę, że już wszyscy są. Możemy śmiało zaczynać malowanie. Zapraszam serdecznie na wspólną akwarelową przygodę. Tak, a tutaj już przy okazji wysycha i widzicie, jak zmienia się kolor w czasie schnięcia. Rozdziela się. Proporcje zależą od tego, jaką przewagę danego koloru chcemy uzyskać. 1:1 lub możemy eksperymentować z przewagami innych składników. To zależy od efektu. Tutaj różne opcje i różne możliwości. Takie, które zdecydowanie bardziej idą w ceruleum, takie, które zdecydowanie bardziej idą w brąz, w jaspis. Takie bardziej szare. Takie strukturalne właśnie akwarele. To coś, co ostatnio mnie bardzo ciekawi i eksperymentuję z tworzeniem takich właśnie akwareli dwubarwnych. Przydadzą się teraz ołówki. Zaczynajmy w takim razie szkic. W złotym środku, czyli trochę na prawo względem środka, narysujemy sobie oś. I ta oś będzie osią wieży, ale zarazem też przeciągniemy ją sobie do samego dołu do odbicia. I proponuję Wam następującą metodę. Jeżeli chcecie narysować idealnie pionową, równoległą linię, możecie sobie oprzeć palec w ten sposób o krawędź papieru, trzymać ołówek możliwie stabilnie i w ten sposób narysować linię. Nie wiem, troszeczkę już wzmocnię, żebyście lepiej widzieli, co takiego się dzieje u mnie. To taka nasza oś kompozycji. To będzie wieża i odbicie wieży w wodzie. Następnie, chyba to będzie 1/4, 1, 2, 3, 4, powiedzmy, że w 1/4, zrobimy sobie troszeczkę więcej oddechu od góry, także polecam Wam zaznaczyć sobie połowę, później wziąć z niej drugą, znowuż połowę, to będzie poziom dachu. Leciutko po skosie w dół.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj rysujemy na malujemy na formacie A4. Klasyczny format A4, nie ma tutaj jakichś specjalnych formatów, zmian właściwie w formacie. Ponieważ troszeczkę proponuję obniżyć dach, możemy też minimalnie obniżyć wieżę w stosunku do zdjęcia. Będzie tam troszkę więcej oddechu. Zawsze lepiej to wygląda, jak na akwareli mamy troszkę więcej powietrza w kompozycji, w ogóle nie tylko w akwareli. Maluję dzisiaj na papierze Palazzo 50% bawełny. To tak ciekawostka, jakby kogoś interesowało. Bardzo, bardzo lubię ten papier. Zdjęcie znajdziecie na stronie, więc jeżeli chcielibyście lepiej widzieć jakieś jego detale, to polecam tuż pod naszą transmisją. Ono się znajduje. Troszeczkę wyszczuplam jeszcze wieżę. Proponuję od razu zaznaczyć też, że budynek poniżej perspektywie leciutko będzie tutaj schodził w dół ten skos. Sporo zastanawiałem się nad wyborem zdjęcia, bo tyle fantastycznych zdjęć przysłaliście, że ciężko teraz wybrać. Ale pomyślałem, że architektury jeszcze, no w pewnym stopniu architektury, bo to nie tylko architektura, ale w tym tygodniu jeszcze nie było, albo inaczej, nie było jeszcze jesieni takiej architektonicznej. Akwarelami, więc. Jeśli chodzi o drzewa, to nie musimy ich szkicować, po prostu będziemy je malować. To, co nam jest potrzebne teraz, to szkice tych jaśniejszych fragmentów, które pozostaną niezamalowane. One nas przede wszystkim interesują. Linia wybrzeża, tutaj gdzieś będzie wieżba płacząca. Tu jeszcze jakiś mur się pojawia. Przypominam, malujemy dzisiaj Sandomierz, fragment Sandomierza.
Dobrze będzie oddzielić to, co ciemne, od tego, co jasne. To będzie nas najbardziej interesowało. Tutaj jeszcze się wdzięczny świerk mieści całkiem przy prawej krawędzi. No i teraz odbicie w wodzie. Już opowiadam, jak je zrobić. Jakby trzeba było poczekać, to dajcie znać, gdyby cokolwiek było za szybko. Odbicie w wodzie przeniesiemy sobie dokładnie ołówkiem w ten sposób, hop, na drugą stronę z punktu troszeczkę poniżej połowy kartki. Pozycja dachu będzie troszeczkę inna, tego dachu domu. On w odbiciu w wodzie wychodzi niemalże pod samą wieżą. To dlatego, że stoi bliżej nas niż kościół. I takie umiejscowienie zmienia proporcje odbicia w wodzie. Dobrze, chwilka dla Was. Właściwie to jest najważniejsze. To na szkicu jest najważniejsze. Reszta to już będą bardzo ciekawe eksperymenty z rozlewaniem farby, z malowaniem mokre w mokre, z malowaniem palcami. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby takich efektów popróbować dzisiaj. Ten pejzaż jest świetną do tego okazją. Przy okazji smacznej kawy. Ja dzisiaj żyję dzięki kawie, bo pogoda jest ciężka, delikatnie mówiąc. Od samego rana w Krakowie leje i leje i leje i jest ciemno i ciemno i ciemniej. Chwilka dla Was, żebyście spokojnie sobie skończyli szkic. Ja w międzyczasie jeszcze dodam tutaj jakieś takie detale typu znaki drogowe. One są fajnymi akcentami. Pojawiają się tutaj takie drobiazgi. I właściwie tyle potrzebujemy, bo resztę będziemy już malować. Zaczniemy sobie tradycyjnie od nieba, a później namalujemy podkład jasny, jasny, słoneczny podkład, złoty właściwie pod te wszystkie złote drzewa i będziemy dodawać cieni i dodawać. Oczywiście oprócz nieba na górze namalujemy też niebo na dole w odbiciu w wodzie, w Wiśle. Ja już sięgam po farby. O, przy okazji chciałem pokazać Wam dzisiaj bardzo ciekawy pędzelek. To będzie jego premiera na naszych zajęciach. Syntetyczny pędzelek Renesans, biały. Taki odpowiednik, chociaż trochę sztywniejszy, ale odpowiednik włosia naturalnego. Ja bym go porównał do... jest trochę sztywniejszy niż końskie włosie. No, świetny do detali.
to jest pędzel zwijany, czyli produkowany taką metodą, jaką produkowane są te na przykład pędzle z włosia naturalnego. Tutaj poszczególne włoski są przyklejone do odpowiedniej nitki nośnika, po czym nawinięte. Pędzle o bardzo dobrej reputacji. Ja zaraz go wypróbuję i przekonamy się, jak nim się maluje. Na początek niebo. Przyda się klasycznie trochę ultramaryny albo kobaltu lub błękitu ceruleum. Ja akurat takie ceruleum również w własnej produkcji sobie zrobiłem. Ono przypomina jasną ultramarynę, więc możecie spokojnie użyć ultramaryny, chyba że macie ceruleum w swoich farbach. Niesamowicie intensywny, piękny kolor. Wziąłem czysty talerzyk, żeby było ładnie, i na tym czystym, nie na mojej palecie, pokażę Wam, jaka to jest bomba kolorystyczna. I to jest właśnie powód, dla którego warto robić własne farby, bo one mają fantastyczne na scenie. Jeżeli używamy pigmentów dobrej jakości, to dostaniemy naprawdę piękny kolor. Ceruleum, ale to nie koniec, ponieważ do niego musimy je zaszarzyć. Dlatego dodamy sobie odrobinkę magenty albo karminu i troszeczkę czegoś ciepłego. Przy okazji poeksperymentuję z farbą, też którą dzisiaj robiłem. To jest akurat jadeit i taka ciepła szarość, również z minerału. Farba mineralna z jadeitu. No zobaczymy, jak się zachowa. Ona ma swoją ziarnistość jeszcze. Przydaje jej się jedno mielenie, tak widzę i czuję. No, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Tutaj mam troszkę... A właśnie, użyję przecież własnego karminu. No, mam w końcu karmin własny. Oto i on, karmin utarty wczoraj. Tak wygląda szyba, na której ucieram różne swoje akwarele i eksperymentuję z kolorami. To jest wszystko poligon doświadczalny i eksperymentalny. I tutaj mam przepiękny karmin. Troszeczkę tego karminu przyda się w niebie. On jest tak intensywny, że jak widzę, już go za dużo wziąłem. Ale nic, potrzebujemy bardzo jasne niebo, więc może się okaże, że wcale, no nie, troszkę za wiele. Tak jak mówiłem, to bomba kolorystyczna, ale przyda się na dole, taki intensywny. Tutaj jeszcze troszkę ceruleum. W takim razie i dla ocieplenia klimatu już coś znajdę. Tak, teraz to będzie dobra mieszanka. Tak, dla ocieplenia po prostu odrobinka ugru. O właśnie. I takie szarawe niebo. To jest to, czego potrzebujemy. Próba na kawałeczku kartki. Myślę, że może być. Może odrobinka. Odrobinka turkusu. Turkus do nieba jest wskazany. Polecam
Ja akurat jeszcze swojego turkusu nie zmieszałem. Mam natomiast turkus Winsor & Newton. No i on będzie tutaj idealny. Także polecimy sobie całość i na dole dodamy troszeczkę więcej karminu, tak żeby troszkę zaszarzyć niebo. Weźcie sobie więcej farby na pędzel. Ja przechylę moją kartkę, ponieważ no, takie rzeczy najlepiej jest malować pod kątem. Polecam Wam rozetrzeć farbę takimi zdecydowanymi ruchami od lewej do prawej strony. Ona wtedy zdecydowanie lepiej siada. I na dole dodajmy stopniowo troszeczkę więcej. Gdzie ja ten karmin mam? Obok jest. Troszeczkę więcej karminu. Drzew nie musimy zamalowywać, bo one będą miały w sobie sporo jasnych także tonów. No i przede wszystkim zostawmy sobie, a tak możemy częściowo pokryć, jemu się to i tak przyda, nie zaszkodzi, ale niżej zostawmy już odkryty fragment, tam będą jasne budynki. Także nie zamalowujemy oczywiście tych fragmentów, które docelowo będą jasne. Natomiast możemy śmiało nałożyć taką cieniuśką warstewkę na ocienionej ścianie budynku. Tutaj już sobie zaplanujemy strefę cienia. Także za budynkiem. No i w ten sposób możemy przejść do wody. Na powierzchni wody przyda się zdecydowanie bardziej intensywny kolor. I mamy tutaj sporo szarości pejna po prostu, więc ja wezmę szarość pejna. Odbicie wody jest znacznie ciemniejsze niż woda u góry. Prawda, taki kolor mniej więcej tutaj. O, już zdjęcie uciekło, już pokazuję. Już pokazuję, jest zdjęcie. Otóż to już ustawione ciemne klimaty. Na pewno będzie tam też troszkę turkusu, oprócz szarości pejna będzie też troszkę karminu. A z tym karminem to nie ma żartów, bardzo intensywny, trzeba uważać. Tak ciemne odcienie można malować na dwa razy, jeżeli chcemy uzyskać przejście tonalne. Zobaczymy, czy uda nam się pierwszego razu. Łatwiej jest to malować na dwa razy, bo wtedy możemy nałożyć dwie warstwy jaśniejsze i dostajemy po prostu
warstwę farby. No i troszkę więcej przyda się wody, farby na pędzlu. O, właśnie tak. Polecam Wam przycisnąć troszkę pędzel do papieru. Nie malować samym koniuszkiem, bo wtedy farba nie do końca równomiernie się rozkłada. Taka przyciśnięta i przejechana bardziej odważnie, dynamicznie w dół. Po czym maczamy pędzelek, żeby uzyskać troszkę jaśniejszy odcień. No i w ten sposób właśnie go sobie ściągamy na dół. Pamiętamy, żeby nie zamalować tego, co pozostać ma jasne. Czyli przede wszystkim ściany budynku. Możemy spokojnie wejść na dach, bo on i tak będzie dosyć ciemny. Przyciemnimy go sobie jeszcze brązem. Co my tu jeszcze mamy? Drzewka. Drzewka mogą być ciemne, ale tak do powierzchni wody, bo niżej już nie. Ja przejadę raz jeszcze. Możemy też farbą troszkę sterować na papierze, pomagać jej płynąć tam, gdzie chcemy jej więcej. Myślę, że później nałożymy jeszcze jedną warstwę, jak ta sobie troszkę przeschnie. Ale przede wszystkim jak wyschnie, nawet nie troszkę, ale całkowicie. Tutaj zbiorę trochę farby, bo tu mają się odbijać już jasne. Cieplejsze drzewa w każdym razie. Zbieram ją mokrym, znaczy z wypłukanym, ale niemalże suchym pędzlem. O, w ten sposób. Nie chcemy tutaj robić kałuży. Góra już prawie wyschła. Damy jej jeszcze momencik i zajmiemy się malowaniem drzew. Drzewa będziemy malować na dwa sposoby. Te, które są troszkę dalej, proponuję namalować na mokrym papierze, tylko poczekamy, aż on wyschnie, po to, żeby go zmoczyć odrobinkę znowu. I ja polecam do tego spryskiwacz. Jeżeli nie macie spryskiwacza, oczywiście może być pędzel. Spryskiwacz z wodą destylowaną. Woda destylowana jest miękka i lepiej rozpływają się na takiej wodzie farby.
Jeszcze jedną ciekawostkę Wam dzisiaj pokażę, o której już wspominałem, mianowicie żółć wołową. Dodam jej troszeczkę do farby, którą tutaj ucierałem dzisiaj. Ona dzięki temu będzie bardziej eksplodować. Możecie kupić żółć wołową Talensa w takich właśnie słoiczkach. Oczywiście nie jest niezbędna, to jest taka ciekawostka. Zwłaszcza kiedy malujemy zdecydowanie mokro na mokrym. Tutaj mam farbę, którą ucierałem przed chwilą. Właściwie resztki tej farby, bo większość przelałem do słoiczka. Przyda się jeszcze siena palona, czyli ugier i siena palona. U mnie to jest akurat żółcień kadmowa zmieszana z czerwonym jaspisem. Kropelka, o, nawet spora, ale wystarczy nam na cały obraz ta kropelka. I obok daję troszeczkę żółci wołowej, dosłownie kropelkę, mini kropelkę. No, dobry wieczór Pani Aniu, tak, tutaj pasjonaci akwareli dzisiaj się spotykają. Kropelka, hop. No dobrze, dwie, bo będziemy więcej malować, więc mogą być dwie. Warto zakręcić od razu słoiczek, żeby nie było tragedii. Ok. Polecam Wam właśnie teraz zmoczyć papier. Spryskiwacz. Zmoczyć papier tam, gdzie drzewa mają być, następnie wytartym pędzlem, bardziej suchym, nałożymy sobie w pierwszej kolejności światła, czyli tak, rzeczywiście płynie farba znacznie bardziej ochoczo przez dodatek żółci. Momentami używam też po prostu suchego bardziej pędzla, tak żeby dostać fakturę drzew. No i tutaj ta faktura naturalnego jaspisu działa sama, bo dostaje mnóstwo bardzo wdzięcznych punktów takich mineralnych. I na razie zamalujemy właściwie wszystko to, co docelowo ma być później jasne i drzewiaste. Także ja używam odpowiednika ugru. Możecie tak rozcapiżyć pędzel i takim pędzlem nakładać kolor. Na razie to jest taka podmalówka, będziemy jeszcze później ją na pewno troszeczkę wzbogacać. Pamiętajmy tylko, żeby zostawić to, co ma docelowo być jasne i niezamalowane.
na razie w dużej mierze na gładko. Po prostu robimy podmarówkę, ale proponuję, dopóki mamy mokrą warstwę, upuścić kilka kleksów od razu tam, gdzie mamy mieć ciemniejsze miejsca. To jest ten etap świateł i zaraz będziemy tutaj oczywiście dodawać znacznie ciemniejsze tony. Myślę, że nawet może przy tej turze, jeżeli się trochę sprężymy, to jeszcze zanim ta warstwa wyschnie, trochę ją sobie przyciemnimy. Cały czas używam właściwie odpowiednika sieny palonej i ugru. Tutaj od razu prysnę troszkę wodą, również na tę część, którą malowaliśmy przed chwilą, tak żeby farba popłynęła sobie w dół. O właśnie. Spryskiwacz tym różni się od zmoczenia farby za pomocą pędzla, że daje efekt kropelek i farba podróżuje sobie od kropelki do kropelki. I ten efekt rozpływania się jest po prostu taki bardziej organiczny, taki wyraźniejszy w ten sposób może. Pamiętajcie, że możemy i powinniśmy sobie sterować farbą. Mam troszkę za dużo. Zaraz osuszę. Zachęcam też do używania szmatki. Myślę, że to jest miejsce, w którym użyję już gotowej farby, którą Wam pokazywałem, tej takiej strukturalnej. A właśnie niech ona się tutaj rozpływa z jej całą mocą wrodzoną. Jeszcze troszkę mokre tutaj na górze, więc ja od razu też tam
podziałam, a żeby nie wyschło, zawsze można psyknąć. A właśnie. Tutaj już widać, jak wdzięcznie się strukturalnie farba rozdziela. Polecam Wam takie dotknięcia pędzlem, gdzie przykładacie pędzel, po czym odrywacie go od papieru, ale przyciskacie go w ten sposób, przyklejacie do papieru i podnosicie. Farba wtedy gromadzi się bliżej końca pędzla. Powoli zaczynam używać też zieleni, to akurat zieleń chromowa. Również sobie ją przygotowałem samodzielnie. Dodaję do niej troszeczkę sieny palonej. W dużej mierze te jesienne drzewa, jesienne zielenie pozostawimy takie właśnie swobodne, malowane na mokro. Także polecam Wam tutaj pozwolić farbie płynąć. Możecie i zachęcam do tego, o właśnie, żeby użyć palca i tę ciemniejszą farbę troszeczkę rozprowadzać. Pamiętajcie, że takie fragmenty jak gałęzie, pojedyncze, jaśniejsze możemy rysować paznokciem lub ściągać z powierzchni papieru paznokciem. Zaraz do tego momentu dojdę, zwłaszcza tutaj na samym środku. Ale przede wszystkim możemy też użyć tempery lub gwaszu na samym końcu i ja zamierzam tak właśnie zrobić. Wkraplam teraz troszkę zieleni w te ciemne cienie pod drzewami w okolicy domu. Jeszcze jedno pstryknięcie tutaj na dole i dodam w tym miejscu jeszcze troszkę odbicia. Drzew.
Pamiętajcie, że najczęściej im mniej dotknąć w akwareli, tym lepiej. Także czasami warto zostawić jakiś fragment, już nawet niekoniecznie poprawiać go, jeżeli wygląda dobrze. Ja na razie zostawię dół, najwyżej jeszcze do niego wrócę. No, zapewne wrócę, żeby przyciemnić troszeczkę najniższe fragmenty. Zajmijmy się teraz budynkami, bo one sobie czekają cierpliwie. Jeszcze później wrócimy oczywiście do drzew, ale tak, aby wszystkiego było po trochu, żeby było uczciwie. Teraz proponuję popracować nad budynkami. Dach katedry ma, właściwie to kościół, dach kościoła ma oliwkowy kolor. Ja proponuję pozostać w tej tonacji, w której jesteśmy, czyli ugier złamany leciutko zielenią lub błękitem po prostu. Nawet troszeczkę więcej jeszcze ugru. A, miałem wypróbować syntetyczny pędzelek. Już go wypróbuję. Gdzie on się schował? Jest. Pędzelek syntetyczny renesans, o którym wspominałem. Bardzo precyzyjny. Bardzo ładnie z niego schodzi farba. Także czuję, że ten pędzelek dołączy do grona moich ulubionych pędzelków. Robię zbliżenie, żebyście widzieli, co tutaj u mnie się dzieje. Odrobinkę przyciemniłem bardziej dach niż jest na zdjęciu, dlatego że drzewa jeszcze będę przyciemniał, także one póki co świecą. Część tego świecenia pewnie zostawię. Pokażę za to troszkę prześwitów. Właściwie wieżę można tym samym kolorem sobie potraktować. Zostawiając prześwity w to dzwonnica jest. Zostawiając prześwity w okienkach. Ale precyzja w tym pędzelku. Na razie jednym kolorem, za chwileczkę dodamy sobie cień na wieży, jak już ta jej oświetlona część podeschnie. Także konsekwentnie w akwareli zawsze najpierw światło. Bardzo lubię zostawiać takie prześwity tła, także kilka takich błękitnych paseczków zostawię na dachu. Ale wsadziłem nos pod kamerę, przepraszam Was bardzo. Teraz zauważyłem, że widać głównie moją głowę. Ajajaj, kawa się skończyła. Co to będzie?
Dobrze, zajmijmy się teraz drugim dachem i na samym końcu namalujemy sobie tę jasną ścianę domu. Ona będzie prawie biała, ale złamiemy ją troszeczkę ugrem. Drugi dach to będzie przede wszystkim siena palona. Jaśniejszy paseczek na komin zostawimy. Ja tutaj korzystam z dobrodziejstwa tego pędzelka i z jego super precyzyjnej końcówki i zostawiam kilka jaśniejszych linii, tak żeby zasugerować dachówki, które są na tym dachu. Siena palona i ultramaryna na tym paseczku w cieniu. Samym kolorem możemy zaznaczyć okienka. Tam jakiś bluszcz po ścianie się pnie, to jest ten ciemny paseczek, który ja teraz maluję. To są takie fragmenty, w których troszeczkę bardziej pobawimy się detalami. Właśnie wieżba płacząca to jest miejsce, gdzie możemy zrobić pożytek z precyzyjnego pędzla. Wycinam malowaniem negatywowym takie ciemniejsze przestrzenie pomiędzy gałązkami oświetlonymi, które tutaj sobie wystają. Ale też bez przesady, nie będziemy ich wszystkich malować, oczywiście tylko kilka. Ja później jeszcze temperą przejadę, dodając kilka listków.
Dosłownie tyle, jeśli chodzi o detale. Myślę, że niewiele więcej tutaj będziemy robić, że w dużej mierze one zostaną właśnie takie, jakie są. Nie chcemy zamęczyć akwareli. Wróćmy zatem do dachu. Przyda się ultramaryna lub kobalt z odrobinką ugru. Kula, można zaznaczyć krzyż na wieży. Ja myślę, że te detale, które tutaj da się pokazać na dzwonnicy, w zupełności wynagrodzą i wręcz świetnie uzupełnią tę bardzo swobodnie malowaną resztę. Chyba znowu wsadzam nos pod kamerę, przepraszam. Tak naprawdę te najciemniejsze, tak, wsadziłem nos pod kamerę, przepraszam, te najciemniejsze akcenty, one zbudują nam jak zawsze na samym końcu, że cierpliwie trzeba czekać na ten efekt finalny, ale one zbudują nam tą akwarelę. Się bawię precyzją tego pędzla, naprawdę jest imponująca. Cień. Nawet go troszeczkę powiększę, żeby wszedł bardziej za drzewo, cień na dachu. No właśnie. A co tam, namaluję kilka linii na dachu. Jak już mam taki precyzyjny pędzel w ręce, to nie zawaham się go użyć.
Myślę, że troszeczkę jeszcze przyciemnię tę ścianę domu od strony cienia. Sprawdzę tylko, jaki tu kolor właściwie mam. Dobry. Tego samego koloru można użyć również na szczytu kościoła, tam na jego attyce. Podbarwimy teraz troszeczkę ściany domku jakimś bardzo jaśniutkim ugrem, albo nawet myślę, że żółty cytrynowy tutaj się lepiej sprawdzi. No właściwie powinniśmy to zrobić przed namalowaniem okien, przepraszam Was, ale teraz jeżeli ostrożnie te okna ominiemy, to też będzie w porządku. Aha, od razu możemy namalować również odbicie tej ściany w wodzie. Namalujemy je zdecydowanie ciemniejsze niż jest u góry. Chyba, że już się Wam namalowało tak jak trochę u mnie. No właśnie. I tak samo odbicie tej ocienionej części. Ono też będzie znacznie ciemniejsze. Czyli po raz kolejny siena palona. Ultramaryna. To jest zawsze dobry zestaw w takich sytuacjach. Proponuję Wam rozostrzyć troszeczkę odbicie w wodzie, czyli przejechać jeszcze mokrym pędzelkiem przy jego krawędzi. Zawsze będzie bardziej umownie, jako odbicie wyglądało z takim rozmyciem. Poza tym ono się lekko załamuje na falach na wodzie, także nawet nie chcemy, żeby było zbyt ostre. Chcemy troszeczkę rozedrgać
Krawędź można sobie pomóc paznokciem i przejechać kilka razy. O, nawet w ten sposób, zostawiając dłuższe ślady, dostaniemy efekt fal na wodzie poziomymi pociągnięciami. Słuchajcie, to co teraz zostało do zrobienia, to jeszcze kilka ultra, kilka nie ultramaryn, tylko kilka sien palonych na drzewach. Jeszcze dodaję ocienioną stronę komina na domku i już zabieram się za drzewa i dodam do nich troszeczkę sieny palonej. Przede wszystkim na już bardziej suchym pędzlem teraz. O właśnie, taka drapana faktura przyda nam się. Bardzo umownie, nie chcemy tutaj malować pojedynczych listków, pojedynczych gałęzi. Raczej wszystko swobodnie, malarsko. Można troszkę przyciemnić sieną paloną, przede wszystkim odbicie. W wodzie. Ja u mnie dodaję jeszcze taką warstewkę ugru na dachu domu, tam gdzie zostały niedomalowane fragmenty. Takie, które zostawiłem właśnie z myślą o tym, żeby one zrobiły za chwilkę fakturę. Taka ugrowo-pomarańczowa podmurówka jeszcze. Okno zaślepione. Myślę, że jeszcze jedną rzecz,
Albo nie, nie będę już dodawał. Nie będę już dodawał, bo się zamęczy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby użyć w kilku miejscach dotknięć białą temperą, właściwie temperą podkolorowaną troszeczkę. I na samym, albo może to jest dobry moment, żeby przyciemnić odrobinkę odbicie wody. Pokażę Wam przy okazji, odwróciłem teraz wszystko do góry nogami, pokażę Wam, jak takie przyciemnienie z przejściem tonalnym od ciemniejszego do jaśniejszego można zrobić. Użyję do tego przede wszystkim szarości Paina. Tutaj mój talerzyk. Rozrabiam sobie sporo farby na pędzlu. Nawet jeszcze troszeczkę bardziej nasycone może być. Teraz dodaję odrobinkę wody na pędzel, po czym odsączam go, żeby nie był za mokry. Znowu odrobinka, odsączam pędzel o krawędź słoiczka. Specjalnie zostawiłem kilka takich jaśniejszych, niezamalowanych linii. Ponieważ one dadzą wrażenie wody. Przy okazji jeszcze palcem przejadę w kilku miejscach. No i teraz skoczę pod odrobinę tempery, a może tu jeszcze dotknę kilka razy. To jest właśnie to, jak się na chwilkę przeniesie wzrok i on się odświeży, to nagle widzi się lepiej miejsca, które można ruszyć. Jeszcze kilka takich odważniejszych plamek z jeną paloną dodałem na styku. Mam tutaj ugier oraz biel Talensa. Wezmę ugier i pokażę Wam, jak można temperą bardzo specyficzny zapach. Bardzo przyjemny zapach, tylko bardzo mocny.
Nie wiem, na czym polega paradoks tego zapachu, bo ja go lubię, bo mi się niezmiennie kojarzy właśnie z temperą Talensa, ale jest zapierający dech w piersi. Słuchajcie, można nawet zmieszam ten ugier z odrobinką bieli, żeby był jaśniejszy. Można teraz poczarować troszeczkę właśnie takim zestawem ugier z bielą, dodać kilka gałązek. No jakaś dyskusja się zrobiła, widzę. Cieszę się, że się podoba. Praca tak, ja czasami jak zaczynam, to też mam wrażenie, że chyba nic z tego nie będzie, ale już się przyzwyczaiłem, że akwarela ma to do siebie, że tutaj trzeba czasu, żeby było. Na początku często, ale ja najbardziej lubię mieszać farbę na palcu jednak. Pod warunkiem, że nie jest toksyczna. Byle nie przedobrzyć z detalami, raczej znowu spontanicznymi dotknięciami. No i nie za dużo ich. Taka subtelna zieleń na wierzbie płaczącej może bardzo dobrze tutaj zrobić. W ogóle zielenie tutaj dobrze zrobią w kilku miejscach, także ja je teraz dodaję. Oczywiście takie zielenie z umiarem, żeby nie były zbyt szalone. Myślę, że jeszcze tutaj coś drobinkę poczaruję przy tych drzewach nad dachem. Czuję, że to jest miejsce, gdzie możemy sobie na kilka dotknięć, na kilka detali pozwolić i nic się nie powinno stać. Na przykład przy kominie, żeby komin był lepiej widoczny, można przyciemnić troszkę. Tak, dobrze to wygląda.
Trochę tutaj poeksperymentowałem, nie wiem czy potrzebnie, czy nie. Chyba już powoli będę zostawiał, bo co za dużo, to niezdrowo. Ale taka, no właśnie, odsączona farba papierkiem. Czy wymyta też ma swój urok? Czy ja jestem perfekcjonistą? Nie. O, widzę, że świetnie sprawdzi się tutaj moja mineralna akwarela z ziarenkami drobnego piaseczku. Po prostu tak przyjemnie się maluje, że szkoda kończyć. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze sobie zrobię jakąś kropeczkę tutaj, tak żeby rozostrzyć. O, właśnie, krawędź budynku. Będzie lepsze wrażenie odbicia wody. No i widzicie, miałem skończyć, a tutaj nic, nic z tego. To są te ostatnie dotknięcia, które zazwyczaj widzę, jak już wyłączę kamerę, a dzisiaj jakimś cudem się udało przed wyłączeniem. Kilka takich plameczek, króciutkich kresek na powierzchni wody zasugeruje, że mamy tutaj do czynienia z odbiciem.
Dobrze, naprawdę koniec. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę pięknego, miłego wieczoru. Dziękuję za wspólne malowanie i za cierpliwość do mojego długiego malowania. No, ktoś mi musi zabrać po prostu ten pędzel, bo inaczej to nigdy nie skończymy. Zawsze jeszcze jakiś punkcik się znajdzie, w którym można dodać kropeczkę. Kropeczki na szczęście nie są groźne. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Jeszcze spokojnej nocy i do zobaczenia jutro o 10:00 dokładnie. Miłego wieczoru. Pięknie Wam dziękuję. Dobranoc.